rynecie. Teraz wyszedł jako tutaj panów wójtów, pana wójta gminy Trzciana, pana Cezarego Stawarza. Witamy pana wicestarostę Ryszarda Drożdżaka. Witamy pana wójta gminy Łapanów Andrzeja Śliwę. Witamy pana Jurka Bąka, wiceprezesa Małopolskiego Rzeszenia ZDS.
Zaczniemy od takiej miłej uroczystości. 24 lata temu, jak zaczynaliśmy, żył jeszcze pan Leopoldo Malik. On był jednym z organizatorów tego biegu. Pierwszy odcinek tych naszych biegów sztafetowych poświęcamy jego pamięci. I ten odcinek wygrała Aneta Kaja. Prosimy ją tutaj do nas. A, to na pana teraz. Gratuluję. Zaczynamy od grupy starszych. Ósme miejsce, szkoła podstawowa w Kierlikówce. Siódme miejsce, szkoła podstawowa w Grabiu. Szóste miejsce, szkoła podstawowa w Sobolowie. Piąte miejsce, szkoła podstawowa w Dobczycach. Sobolu, prosimy. Piąte miejsce, Sobolu. Po kolei. Piąte miejsce, szkoła podstawowa w Dobczycach. Czwarte miejsce, szkoła podstawowa w Trzcianie. I już teraz miejsca na pudle, tak się mówi. Trzecie miejsce, szkoła podstawowa w Rajbrocie. To jest rocznik 2-3. Drugie miejsce, szkoła podstawowa w Tarnawie. Pan wójt gminy Łapanów ma się czym pochwalić w tej chwili. Z przedziałkiem. I pierwsze miejsce w tej kategorii wiekowej, szkoła podstawowa w Łapanowie. Dawać dyplom. I tutaj jest dyplom, puchar i nagroda dla drużyny od pana starosty. Teraz kategoria młodszych. Ósme miejsce, szkoła podstawowa w Cijawce. Siódme miejsce, szkoła podstawowa w Kierlikówce. Szóste miejsce, szkoła podstawowa w Sobolowie. Tak.
Piąte miejsce, Szkoła Podstawowa w Łączcie Dolnej. Zapraszam, jest pielęgniarka. Była tutaj, a nie odjęła. Czwarte miejsce, Szkoła Podstawowa w Rajbrocie. Pielęgniarka pojechała 3 minuty temu. Była tutaj, stała się, zwłaszcza pan. Trzecie miejsce, Szkoła Podstawowa w Trzcianie, Pucharek. Ona pojechała. Jasne, dobra, nie ma problemu. A co ty się wywitał? Ja mam tu wasze. Drugie miejsce, Szkoła Podstawowa w Łapanowie. A ile tu masz 10 więcej jeszcze, to zrobiłeś chyba, nie? Ale biegać nie jest. I pierwsze miejsce, Szkoła Podstawowa w Dobczycach. Ja byłem z ramyki, ale nie obserwuję. O, panie wójcie! Okay. Gratulujemy wszystkim, którzy osiągnęli te piękne sukcesy tak w trudnej pogodzie, no ale byliście dobrze przygotowani i dotarliście wszyscy do mety. Zapraszamy na pewno za rok na jubileuszowe biegi. 25 raz będą organizowane. No, gratuluję wszystkim zwycięzcom, a szczególnie wszystkim, którzy uczestniczyli. Dziękuję bardzo opiekunom za to, że opiekowali się i przybyli tutaj z grupami. Bardzo proszę jeszcze. Szanowni uczestnicy, ja jeszcze króciutko. Oczywiście zwycięzcom gratuluję pięknego wyniku. Niemniej jednak jest najważniejsze jest ukończenie tego maratonu. Dziękuję rywalizacji, zdrowej rywalizacji sportowej. No i dziękuję za ten wysiłek przy tak ciężkiej i gorącej pogodzie. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszamy na jubileuszowy turniej za rok, na 25. Dziękuję bardzo. Organizatorzy prosili przekazać, żeby się wszyscy zgłosili na posiłek, tak? Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję organizatorom. Gratuluję wszystkim dzieciom, którzy ukończyli. Ja sam jako, że tak powiem, uczeń Łąkty Dolnej również biegłem w tym wyścigu, także gratuluję. Jest to ciężkie, że tak powiem, wyzwanie i zapraszamy za rok, na 25. Dziękuję. To dziękujemy. Zapraszamy wszystkich teraz na posiłek do Alfa. Panowie.